autobus jechał w kierunku miejscowości Obora z Lubina, natomiast w przeciwnym kierunku jechał kierujący samochodem marki Audi. Za nim prawdopodobnie jechał motocyklista, który go wyprzedzał. Doszło do czołowego zderzenia z autobusem. Motocyklista w wyniku odniesionych obrażeń zmarł na miejscu. Z informacji, które posiadam na chwilę obecną, 20 osób z autobusu trafiło do szpitala, 18 do szpitala u nas tutaj w Lubinie, natomiast 2 do szpitala w Legnicy. Na miejscu tutaj pracują policjanci i zostały zorganizowane objazdy przez drogę krajową numer 3. Będziemy tutaj dokonywać szczegółowych oględzin miejsca tego zdarzenia. Jest prokurator, jest biegły z zakresu ruchu drogowego. Zabezpieczamy ślady. Postępowanie, które będzie w tej sprawie prowadzone, wyjaśni nam, co było przyczyną tak naprawdę tego wypadku i kto w nim zawinił. Autobus zjechał do rowu, przechylił się na bok, chyba też uderzył w jakieś drzewo, bo jest mocno rozbity. To jest z wstępnych ustaleń policjantów wynika, że prawdopodobnie kierowca autobusu próbował uniknąć zderzenia, ale mówię, to są wszystko wstępne ustalenia. Jest to poważny wypadek, więc tutaj musimy podchodzić do tego zdarzenia ze spokojem. Policjanci dokładnie muszą tutaj ten teren zabezpieczyli, dokładnie muszą go pofotografować, porobić materiał, który później posłuży do tego, aby wyjaśnić, co się tutaj stało.